dni przed przyjazdem pana marszałka otrzymałem telefon od pana posła Lamczyka, czyli właściwie 72 godziny przed. Skontaktował się ze mną w tej sprawie pan poseł Stanisław Lamczyk i pan Witold Fryca i z nim organizowałem wizytę pana marszałka w Chojnicach. Przygotowania do wizyty pana marszałka były realizowane przez miasto i przez członków Platformy Obywatelskiej. To chciałbym podkreślić, że na przykład nawet nie angażowałem Chojnickiego Domu Kultury w nagłośnienie. To nagłośnienie na rynku zrealizował pan Piotr Domozych własnym sprzętem i własnym nakładem sił. Oczywiście Straż Miejska, Policja, te wszystkie organizacje, instytucje brały w tym udział, bo zabezpieczały bezpieczeństwo nie tylko pana marszałka, co pragnę podkreślić, ale też mieszkańców, którzy bardzo licznie przybyli na Stary Rynek. BOR był dzień przed wizytą pana marszałka, sprawdzał nawet toaletę w ratuszu, co ciekawe, bo gdyby panu marszałkowi chciało się toaletę odwiedzić, to musiałby do niej wejść. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, nie było żadnych wielkich uwag. Trasa spaceru była uzgodniona, miejsce, do którego przyjechał pan marszałek też i miejsce, z którego odjeżdżał też. I te sprawy były tutaj sprawdzone dzień przed i nie było żadnych kłopotów z tego powodu. Nie było żadnych zagrożeń. Doszliśmy do wniosku z panem Witkiem Frycą, że nie będziemy stawiać tak zwanych barierek. Chodziło o taki bezpośredni, ciepły kontakt z panem Bronisławem Komorowskim. Oczywiście można było tą trasę, po której wychodził, wygrodzić płotkami, bo już mamy 400 metrów takich płotów, ale wówczas to byłoby tak, że marszałek idzie swobodnie i jak gdyby wita się z ludźmi, którzy stoją za płotem. Ten kontakt byłby utrudniony. Natomiast jak się okazało potem, ciężko było utrzymać ludzi w takim zakresie, żeby nie napierali na pana marszałka. Wokół niego, jak Państwo widzieli, było czterech borowców, a właściwie pięciu. No, tym piątym byłem ja, co widać na zdjęciach i na filmie. Ta ilość przeszła moje oczekiwania, najśmielsze. Był taki też moment trudny, bo tam przyszli koledzy z napisami. Jeden szczególnie dla mnie jest bardzo przykry, bo pisanie Smoleńsk, myślnik Sowieci, to jest oskarżenie, którego nie powinno być w ogóle w naszym mieście, wstyd mi. No i też niektórzy rozdawali gwizdki. Dzisiaj gwizdzą ci, którzy parę lat temu straszyli Polskę i Polaków. Ja pragnę podkreślić, że jestem przeciwnikiem takiej formy protestu. No po to ktoś przyjeżdża, żeby z nim rozmawiać. I te rozmowy nie byłyby utrudnione. Każdy mógł do pana marszałka podejść i wyrazić swoje poglądy. To były takie krótkie rozmowy. Pierwsza w czasie powitania. No, powitałem w Chojnicach serdecznie, marszałek oczywiście uśmiechnięty. Potem jak szliśmy, to też były krótkie, zdawkowe rzeczy. Natomiast pan marszałek zaskoczył mnie wiedzą o Chojnicach. Już nie chodzi mi o to, że wielokrotnie ze słowem, z określeniem Chojnice łączył słowo sukces, piękne miasto. To oczywiście jest kurtuazja, ale z drugiej strony też wymienił nazwy miejscowości wokół Chojnic. Podpierał się też jeziorem Charzykowskim. No co ciekawe, co mogę przekazać mieszkańcom. Obiecał mi, że jeżeli zostanie prezydentem, to odwiedzi Chojnice. I na pewno słowa dotrzyma. Nie siliłem się na żadne materiały promocyjne, ponieważ był to człowiek w podróży. Podziwiam jego charyzmę i wyczucie jak gdyby czasu. Podziwiam jego tężyznę fizyczną, bo przecież jedno spotkanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte plus setki kilometrów, prawda? A to było niesamowite. On napierany jednak chciał rozmawiać. Uważam, że był naturalny, bo gdyby grał sztucznie, widać byłoby to zmęczenie. A u niego na twarzy nie było widać zmęczenia. On to robił naprawdę z wielkim przekonaniem i za to należy go cenić. Dokonała się dość duża promocja Chojnic, bo całe wystąpienie marszałka było pokazane w telewizji TVN24, co prawda w późnych godzinach, bo to była godzina 0:30, ale potem Chojnice przewijały się w różnych telewizjach i były pokazywane, także duża promocja naszego miasta, a to, że przyjeżdża kandydat na prezydenta do Chojnic, no to też plus dla naszych mieszkańców, bo zostali uhonorowani przez niego. Ja będę chciał wysłać list gratulacyjny do pana prezydenta, elekta w tej chwili, i zaprosić do odwiedzenia w dogodnym dla niego terminie oczywiście naszego miasta. No to zaproszenie jednak chciałbym zrealizować po wyborach samorządowych, żebym był wiarygodny. Ja w pewnym momencie zadrżałem, patrząc, ile osób jest na rynku. Potem bałem się o dzieci, bo w otoczeniu tych osób, które się przybliżały do marszałka, były też dzieci. Martwiłem się i to było widać po mojej twarzy, żeby nie doszło do zgniecenia kogoś, uszkodzenia ciała i tak dalej. To naprawdę muszę powiedzieć, czyli trzeba wymierzyć zawsze tą możliwość bezpośredniego kontaktu z bezpieczeństwem. Może nie na całym tym przemarszu
powinny być barierki, może w pewnych częściach, ale mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że w naszym otoczeniu są też ludzie starsi, są dzieci. Na szczęście nic się nie stało i to jest taki podstawowy wniosek. Tego życzę chojnicom, aby zgoda budowała lepszą przyszłość. I jeśli ktoś gwiżdże, to niech ma świadomość, że gwiżdże na zgodę. Na zgodę, która ma budować, bo nic lepiej nie buduje. To sobie wytniemy. A potem na ryby, na grzyby, na piwo, do lasu, na jeziora.